Cześć. Dzisiaj deweloperzy zarzucili nas ogromną ilością ofert oraz zadań. Mamy mitycznego tytana, o którym nakręcę osobny film pod wieczór. Oprócz tego jest Festiwal Doliny Wiosennej, czy poziomy trudności i 20 etapów dostępnych do przejścia, czyli nic się nie zmieniło. Oraz rywalizacja żywiołów, którą też już dobrze znamy, bo już była ona w kolorze zielonym, niebieskim oraz żółtym. Jeśli chcecie poznać moją opinię o nowych kartach, czyli o Ignacio oraz Doksanie oraz Festiwal Wiosennego o Archim i Jasperze, to zostawiam link w opisie do jednego z poprzednich filmów, gdzie już przedstawiałem te karty wcześniej. Ok, nie przedłużając, opowiem Wam w tym filmie i zademonstruję na jednej planszy, jak grać wyzwanie żywiołów. Twórcy oczekują, że każdy ma porobione 25 kart, ponieważ każdą możemy użyć dwukrotnie, nie biorąc pod uwagę to, że ktoś gra krótko bądź za darmo. Czy takie osoby są skazane z góry na porażkę? Otóż nie. Pierwsze 5 etapów można przejść kartami 1, 2, 3 gwiazdkowymi, nawet niezrobionymi, z pełnym użyciem po prostu artefaktów. Ja ogólnie mam na tyle dużo kart zrobionych, że tak naprawdę ten event mogę przejść bez użycia żadnego artefaktu. Jednak na potrzeby tego filmu wezmę taki zestaw artefaktów bitewnych, ofensywnych. Normalnie biorę jakąś flagę żółwia, eliksir uzdrawiający, zwój regeneracyjny oraz właśnie jakieś toporki. W razie jakbym faktycznie nie miał na planszy w ogóle klocków, to gdzieś tam bym się mógł wspomóc. Jednak się to zdarza rzadko bądź wcale. Ale teraz film jest skierowany dla osób, które nie mają takiego wachlarzu kart i muszą sobie jakoś inaczej poradzić. Więc jeśli chodzi o to, to 5 pierwszych etapów jesteście w stanie przejść właśnie kartami 3-gwiazdkowymi lub niżej. A od 6 etapu do 10 możecie używać po nawet 3-4 karty do drużyny. Tylko, że muszą być to zrobione 4 oraz 5. No i co najważniejsze, musi być jeden lekarz, no i niestety, ale trzeba się wspomagać artefaktami, jakimś tornadem, atakiem bombowym, zwojem regeneracyjnym, no i atakiem smoka na przykład. No i tyle, pokażę Wam na tym filmiku tylko pierwszą planszę, bo szkoda mi trochę artefaktów. Ale o co chodzi w praktyce? No, biorę sobie na przykład, nie wiem, Tudana i Sharan. Rozpoczynamy atak. I zużywamy artefakty i podliczymy na koniec, ile ich w ogóle nam poszło. No i chwilę damy jej się podpalić. No jak widzimy, zaraz jest koniec pierwszej fali. No
I teraz tak, co zużyliśmy? 10 ataków toporem, 8 ostrzałów po prostu, 4 ataki smoka i 7 ataków bombowych. Dużo, mało, nie wiem. To każdy z Was musi sobie sam przeliczyć, czy mu się opłaca w ten sposób grać te etapy. Tak jak mówię, do etapu 5 jesteście w stanie tak grać. Wiadomo, jeśli macie jakąś trójkę, to możecie na przykład brać sobie po 2 trójki zrobione na każdy z tych dalszych etapów, powiedzmy 3., 4., 5, żeby też właśnie troszkę nadgryźć przeciwnika klockami, a nie tylko artefaktami, żeby was to trochę taniej wyniosło. Da się to zrobić. Także myślę, że po tym filmie więcej osób będzie ukończała ten quest, ponieważ on nie jest wcale aż taki trudny. Potrzeba po prostu dobrze rozdysponować tym, co posiadamy w swoich kartach. No i to tyle. Wyczekujcie wieczorem filmu o mitycznym tytanie. Pozdrawiam Was.